Ostatnio któryś z dziennikarzy zapytał mnie, czym jest dla mnie samorząd, jak ja rozumiem w ogóle ideę samorządności, to zwróciłem uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze na to, że samorząd to jest sprawczość. Jak popatrzymy i przypomnimy sobie i film, i prezentację pana burmistrza, to nasuwa się jedno słowo. Sprawczość. Dobry samorządowiec wie o potrzebach swojej społeczności lokalnej i umie je rozwiązywać. I druga rzecz, która jest bardzo istotna, to jest to, czego nie powinna robić władza centralna i co powinna robić. Po pierwsze, powinna zapewnić odpowiednie finansowanie wszystkiego tego, co jest społeczności lokalnej potrzebne. I druga rzecz, której nie powinna robić, to nie powinna przeszkadzać. Ja uważam, że dobrze skonstruowane państwo to jest państwo samorządne. To jest takie państwo, które rozumie znaczenie i rozumie fenomen polskiego samorządu. Jedna z rzeczy, z których naprawdę jesteśmy dumni, chyba wszyscy i pod tym się podpiszemy, to jest polski samorząd. Ale polski samorząd taki, który rzeczywiście ma prawo samodzielnie, suwerennie decydować o wszystkim tym, co dotyka społeczności lokalnej. Ja jestem oczywiście dumny i szczęśliwy, że w slajdzie, w którym pan burmistrz pokazywał wyniki wyborów ostatnich, formacja polityczna, której jestem przedstawicielem, czyli Koalicja Obywatelska, wygrała wybory w Bielsku Podlaskim, uzyskała największą ilość głosów. Jestem przekonany, że rząd, na czele którego stoi Donald Tusk, będzie rozumiał ideę samorządności. Wielokrotnie pan premier o tym już mówił. I że wszystkie zadania, które zostały zaplanowane przez pana burmistrza, przez Radę Miasta, ale także przez was wszystkich państwa, samorządowców, bo przecież spotykamy się tutaj w szerszym gremium, zostaną zrealizowane przy pomocy i dzięki także wsparciu rządu, który od 15 października po wyborach przejął władzę w naszym kraju. Szanowni państwo, życzę też tego, żebyście byli traktowani w pełni podmiotowo przez władzę rządową, którą reprezentuję jako wojewoda podlaski. Dołożę wszelkich starań, aby także tej pięknej ziemi bielskiej pomagać i wspierać wszędzie tam, gdzie będę mógł to zrobić. Oczywiście pan burmistrz był uprzejmy powiedzieć, że rzeczywiście jako wojewoda jestem po raz pierwszy w Bielsku, bywałem wielokrotnie i zawsze są to fantastyczne wizyty, bo państwo jesteście ludźmi, którzy budują atmosferę współpracy i przyjaźni. Tak też oglądając ten film, pomyślałem sobie, że jest przynajmniej jedno z wydarzeń, na które mam nadzieję uzyskam zaproszenie od pana burmistrza, Biektura. Ja od wielu lat rzeczywiście czynnie uprawiam ten rodzaj sportu i mam nadzieję, że pan burmistrz mnie zaprosi. Jako wojewoda podlaski będę mógł w takim biegu wystartować. Rzeczywiście, proszę państwa, no, miałem nadzieję na trochę dłuższy pobyt, ale też nie zawsze ja jestem panem swojego kalendarza, ale jest cała masa spotkań. Dzisiaj jest mój 27 dzień w pracy, pomijam święta i te dni wolne, więc 27 dzień w pracy. Decyzji jest dużo. Wczoraj rzeczywiście powołaliśmy wojewódzkiego konserwatora zabytków, jego zastępcę, pana profesora Łopateckiego. Konserwatorem został dr Adam Musiuk. Nad wszystkim czuwa mój wielki mistrz i mentor, wspaniały historyk, profesor Jerzy Urwanowicz, który został moim pełnomocnikiem do spraw ochrony dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego. Powołaliśmy panią kurator, na razie jako pełniącą obowiązki, od wczoraj jest też pani wicekurator, więc te obszary administracji no, powoli są uzupełniane, zmieniane, nowe osoby piastują te funkcje. No a proszę państwa, czego ja wam życzę? Przede wszystkim życzę wam mądrych decyzji, skuteczności w działaniu. No, za chwilę mamy, proszę państwa, wybory 7 kwietnia 2024 roku. To są wybory samorządowe. Macie wspaniałego gospodarza, więc liczę na to, że będzie mógł dalej kontynuować, jeśli oczywiście będzie chciał tę misję, ale oglądając te wszystkie dzieła, które wspólnie z państwem, mieszkańcami jest w stanie realizować, to jest fantastyczny gospodarz i mam nadzieję, że będzie cieszył się państwa zaufaniem. Życzę państwu wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, dużo siły, wszelkie pomyślności na ten nowy rok. Dziękuję za spotkanie.
i liczę na to, że będziemy się widzieli częściej i pewnie też w dłuższym czasowym wymiarze. Dziękuję. Osoby, które przyczyniły się do tak bogatego i pięknego rezultatu życia w tym ubiegłym roku. Dziękuję panie burmistrzu i mam nadzieję, że z pomocą ludzi, ale z pomocą i błogosławieństwem Boga dalsze lata będą również takie albo jeszcze bogatsze w dorobkach i życzę szczęśliwego, przyjemnego, spokojnego życia wszystkim mieszkańcom Bielska Podlaskiego i jego okolic. Dziękuję bardzo. Przedstawiciele też i wspólnot kościołów i katolickiego i prawosławnego też do tego fundamentu wspólnego budowania wnosimy wartości duchowe, wartości religijne. Ale to wszystko ma właśnie służyć temu, żebyśmy też budowali te wielkie więzi, mocne więzi międzyludzkie. I właśnie ponad tym, co nas różni. Bo na pewno i wśród tutaj zgromadzonych, i wśród społeczności miasta mamy i różne jakieś poglądy, i zapatrywania. To wszystko jest normalne, naturalne w społeczeństwie. Ale my szukamy tego, co nas łączy, ponad tymi podziałami. Dziękuję za zaproszenie, bo to jest ważna rzecz. Po drugie, chcę powiedzieć, że tak sobie myślałem, bo też już połowę swego dorosłego życia zawodowego spędziłem w Bielsku Podlaskim. To jest 22 lata. Wicestarosta, który tu obecny jest, to całe swoje dorosłe życie spędził w Bielsku Podlaskim. I kiedy tak sobie myślę, to po pierwsze jeszcze muszę podziękować, bo pan burmistrz łaskawy pokazać wybory do parlamentu. I Bielsk mi zaufał, bo tam byłem liderem, wygrałem, więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. To są te podziękowania. Gratulacje, to oczywiście to, co pan burmistrz dokonał, to, co pokazał. Również się cieszę, że mamy wkład w to, co się w mieście dzieje, bo przecież samorząd to jest wspólnota. I te wszystkie nasze zadania są trochę połączone, trochę wymieszane. Więc cieszę się, że możemy w tym uczestniczyć, żeby to miasto piękniało, żeby te zadania publiczne, usługi publiczne były coraz lepsze, żeby ludzie byli do ciebie bardziej życzliwi, żeby wspomagać stowarzyszenia, bo jestem fanem stowarzyszeń, które wykonują wiele dobrych rzeczy na rzecz miasta i powiatu bielskiego. I tutaj bardzo gratuluję. Gratuluję również tym odznaczonym, wyróżnionym medalem. I chcę państwu powiedzieć, że tak siedziałem, nie wiedziałem, kto odznaczony, kto wyróżniony. I tak jak szło to alfabetycznie, to takie szło mi się tak. B przeszło, Bożki nie ma. S przeszło, nie ma. Kurczę. A takie grono, takie fajne, zacne grono. I pomyślałem sobie, a jak mi wyczytają, co powiem? Powiem tak. Jesteście wspaniali. Bielsk, powiat bielski, ponad 150 milionów inwestycji w samym mieście, dotyczących oświaty, służby zdrowia wielu. Więc to jest nasze wspólne osiągnięcie, ale szczerze wam gratuluję, bo to jest ważne, że ktoś was docenia, że tworzycie i dla nas też jesteście ważni, bo nam też wiele rzeczy robicie porządnych. Jak na nas patrzę, to tak jak na rodzinę, bo wszystkich was praktycznie już po tylu latach znam. Więc dziękuję bardzo za te dokonania, co życzyć. Życzyć, żebyśmy byli społeczeństwem właśnie wspólnotowym, że łączymy się w tej wspólnocie do dobra naszych mieszkańców, że jesteśmy do siebie życzliwi, a samorządowcom, żeby wykorzystali ten potencjał, który drzemie w ludziach, w mieszkańcach i w tym mieście. To jest wspaniałe miasto, wspaniałe możliwości, więc życzę, żebyśmy stanęli w wysokości zadania. I nieważne, kto będzie, czy my, czy inni, musicie wykorzystać ten potencjał. Wszystkiego najlepszego na nowy rok. Dziękuję bardzo. Ale od Gospodaru ratuj się, o ratuj się ze